Cześć, witajcie w nowym filmie. Drzewa są dla ludzkości bardzo ważne. To dlatego, że produkują tlen, który pozwala nam oddychać. Ale używamy ich również do innych rzeczy, takich jak produkcja papieru czy drewna na opał. Na niektórych drzewach rosną również owoce. Co więcej, zwierzęta również mogą z nich korzystać. Ale czy wiesz, że niektóre drzewa są bardzo niebezpieczne? Dzisiaj pokażemy Ci 10 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Araucaria bidwilla to drzewo z dużymi szyszkami, które można porównać do kokosów. To drzewo jest niebezpieczne w zasadzie z jednego powodu. Jeśli zdarzy Ci się przejść pod drzewem, jedna z tych szyszek może spaść Ci na głowę. Drzewo to może rosnąć dość wysoko, a szyszki te, które czasami mogą ważyć nawet do 10 kg, mogą spadać z wysokości 50 metrów bez żadnego ostrzeżenia. Najwyższe odnotowane drzewo araucaria znajduje się w parku narodowym Bunya Mountains w południowo-wschodniej części Queensland w Australii. Ma 51,5 metra wysokości, a jego szyszki są wielkości piłki do piłki nożnej. Mogą one jednak urosnąć nawet większe. Należy również uważać na jego ostre, spiczaste liście. Pomimo niebezpieczeństw, szyszki zawierają nasiona, które są słodkie i pyszne. Numer 9. Excheocaria agalocha występuje głównie w tropikalnych lasach namorzynowych w Indiach i Bangladeszu. Znane jest pod wieloma nazwami, takim jak oślepiające drzewo i drzewo trucizny rzecznej. Już po samym usłyszeniu tych nazw wiadomo, że są one niebezpieczne. To drzewo ma mleczny lateks, który zawiera silną truciznę. Jeśli dostanie się ona na skórę, powoduje podrażnienia. Szybko też tworzą się pęcherze. Musisz jednak szczególnie uważać, aby nie dostała się do oczu, ponieważ może cię chwilowo oślepić. Dawno temu, podczas jednej ze swoich podróży, słynny brytyjski odkrywca James Cook wysłał swoją załogę na ląd, aby zebrać drewno. Kilku z jego ludzi wróciło niewidomych po natknięciu się na drzewo. Postanowili spalić drzewa, ale to też nie była mądra decyzja, ponieważ nawet dym byłby toksyczny i szkodliwy dla oczu. Numer 8. To kolejne drzewo, do którego zdecydowanie nie chcesz się zbytnio zbliżać. Jak widać, łoskotnica pękająca jest drzewem, na które żadnemu zwierzęciu nie będzie łatwo się wspiąć. Dzieje się tak dlatego, że ma ono kłującą korę. Drzewa te można znaleźć głównie w Tanzanii. Inną dziwną cechą tego drzewa jest to, że kiedy jego owoce dojrzewają, wydaje ono wybuchający dźwięk podobny do dynamitu. Jednak najniebezpieczniejszą rzeczą jest, że owoce te posiadają nasiona, które mogą być katapultowane na odległość do 100 metrów z szybkością 70 metrów na sekundę. Ale na tym niebezpieczeństwa się nie kończą. Produkuje również silny i toksyczny lateks, który jest używany przez miejscowych do zatruwania strzałek, aby następnie złapać ryby. Numer 7. Poniższe drzewo może wyglądać, jakby było na skraju wyginięcia, ale tak nie jest. Nambijskie drzewo butelkowe żyje i ma się dobrze, a występuje głównie na pustyni w Nambii i w niektórych częściach Angolii. Drzewo to wzięło swoją nazwę od kształtu pnia, który przypomina butelkę. Występuje głównie na pustyni, gdzie nie ma częstych opadów, więc musi się przystosować do środowiska. Ze względu na butelkowaty kształt pnia może również służyć do magazynowania wody. Jednak roślina ta wytwarza toksyczny azot zwany alkaloidem, którego miejscowa ludność używa podczas polowań. Tak więc nawet z tym drzewem trzeba uważać, aby nie spowodowało ono ślepoty. Tak czy inaczej, nie spotkasz tego drzewa tak szybko, ponieważ występuje ono głównie na pustyniach. Numer 6. Drzewa bloodwood to grupa drzew, które produkują czerwony sok, który wygląda jak krew. Wygląda to niebezpiecznie, ale sok ten jest uważany przez miejscowych za ważną część ich tradycyjnej medycyny. Korymbia opaka jest najbardziej znanym z tych gatunków drzew i można go znaleźć tylko w północnej Australii. Miejscowi wierzą też, że jest ono magiczne, ponieważ po skaleczeniu drzewa samo się uzdrawia. Na poniższym zdjęciu można zobaczyć, jak wygląda pień drzewa po przecięciu go na pół. Istnieje jednak inne podobne drzewo zwane Dracaenia cinnabari, które pochodzi z Sokotra w Jemenie. To drzewo również produkuje czerwony sok, który jest bardzo ceniony przez miejscową ludność i może być używany do celów medycznych. Numer 5. Czy kiedykolwiek słyszeliście o substancji chemicznej strychnina? Jest to silna trucizna, która może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Trucizna ta występuje naturalnie tylko w drzewie kulczyba, znanym również jako Strychnos nux vomica. Drzewo to występuje głównie w Indiach i innych częściach Azji Południowo-Wschodniej. Ta śmiertelnie niebezpieczna substancja chemiczna znajduje się prawie wszędzie w drzewie, od kory po nasiona.
Kiedyś sądzono, że może być stosowane jako lek na raka, choroby serca i inne problemy zdrowotne, ale nigdy nie zostało to oficjalnie udowodnione. Według naukowców, którzy używali dania pręgowanego do badania skutków strychniny, wysokie jej stężenie może spowodować zatrzymanie pracy serca. Ponadto możesz mieć poważne problemy z komórkami w nerkach i wątrobie, które mogą spowodować twoją śmierć. Tak więc, jak rozumiesz, lepiej jest po prostu trzymać się z dala od tego bardzo niebezpiecznego drzewa. Numer 4. Drzewo Tamboti, znane również jako Spirostachys africana, jest drzewem liściastym występującym w niektórych częściach południowej Afryki i chociaż jego czerwono-brązowe drewno jest uważane przez producentów mebli za wysokiej jakości, nie jest tak łatwo wejść w kontakt z tym drzewem. Na początek posiada ono toksyczny lateks, który jest powszechnie stosowany jako trucizna dla ryb. Niektórzy biwakowicze mogą pokusić się użycie drewna z tego drzewa do ogniska, ale to nie byłby dobry pomysł, ponieważ dym pochodzący z drewna mógłby wszystko zanieczyścić. Drwale i leśnicy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ trociny mogą również powodować mdłości, bóle głowy, a nawet podrażnienia oczu i skóry. Ciekawostką jest fakt, że sok jest toksyczny tylko dla ludzi, a nie dla innych zwierząt. Numer 3. W 2010 roku filmik stał się wiralem, w którym widzimy robaki siedzące na wewnętrznej stronie drzewa, oślizgłe i pełzające. Okazało się, że są to świdrakowate i to nie byle jakie. Robaki te mogą osiągać gigantyczne rozmiary. Chociaż nazywane są robakami, to w rzeczywistości są małżami. Zwierzęta to uwielbiają drewno i mówi się, że mogą nawet zjadać całe statki, stąd angielska nazwa robaki okrętowe. Preferują one wwiercanie się w drewno, które jest nasączone wodą morską. Niektóre rodzaje dżdżownic mogą być trujące i gryzą w dużych ilościach. Jednak w niektórych częściach świata są one również uważane za przysmaki. Czy kiedykolwiek chcielibyście spróbować zjeść tego robaka? Numer 2. Jeśli już uważasz, że pokrzywy są bardzo denerwujące, z pewnością nie chcesz spotkać się z maorysami lub Urtica ferox. Jest to rodzaj kłującej pokrzywy z przerażająco dużymi kolcami, która rośnie na drzewach wysokich na 3 metry w Nowej Zelandii. Kolce te nie tylko kłują, ale podobno wydzielają też truciznę, jeśli przypadkiem potrzesz o nie swoją skórę. Zgodnie zaś tym, którzy tego doświadczyli, jest to tak bolesne, że trwa przez kilka dni. Toksyna, która dostaje się do kolców, zawiera 3 związki chemiczne zwane tryfidyną, które mogą wpływać na układ nerwowy. Użądlenie przez Urtica ferox może więc wywołać swędzenie, wysypkę lub nawet infekcję. Jeśli zostaniesz urządzony kilka razy, otrzymasz wysokie stężenie trucizny, która daje jeszcze gorsze objawy, w tym spadek ciśnienia krwi, drgawki, a nawet paraliż. Lepiej więc trzymać się z dala od tych pokrzyw. Numer 1. Na szczycie tej listy jest Cerbera złocista, lepiej znana jako Suicide Tree. Drzewo to pochodzi z Indii i niektórych części Azji Południowej. Niebezpieczną rzeczą w tym drzewie są jego owoce, które wytwarzają silną truciznę. Mówi się, że trucizna znajduje się w nasionach i posiada toksynę cerberynę, która jest glikozydem nasercowym. Glikozydy nasercowe są lekami stosowanymi głównie w leczeniu niewydolności serca i nieregularnych uderzeń serca. W przypadku zażycia przez osobę ze zdrowym sercem, jego rytm może zostać poważnie zakłócony lub może nawet przestać bić. Drzewo stało się tak niesławne, że w latach 1989-1999 w Kerala w Indiach odnotowano 500 przypadków osób, które zmarły z powodu dobrowolnego spożycia tych nasion. Czy kiedykolwiek natknęliście się na niebezpieczne drzewo? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.